Siemaneczko, jestem Raszys i witam was w kolejnym odcinku. Dziś kolejna miejscóweczka dla początkujących graczy, którzy zaczynają swoją rozgryweczkę z tą grą lub dla takich, co już jakiś czas grają, a pierwszy raz o tym słyszą. Choć ja w to wątpię. Dziś lecimy na krokodyle, pokażę wam, jak dojść do tego miejsca i jak mniej więcej się tam odnaleźć. Pamiętajcie, by wziąć ze sobą łopatę i linę lub, raczej lub, plus do tego jeszcze możecie wziąć taska u Grizzly Adamsa na krokodyle. Jeśli nie wiecie, co to są taski, wpiszcie sobie w Google'ach taski co i jak, wtedy fajny temacik na Tibiopedii wam się wyświetli i wszystko tam jest jasne, wyjaśnione. Jeszcze przyjdzie na to czas, żebyśmy robili odcinek typowo o taskach, więc na tą chwilę ruszamy w drogę, jesteśmy w Port Hope, pod samym depozytem ruszamy na naszą kolejną przejażdżkę. Ja akurat tą postacią zbytnio tutaj nic nie porobię, co najwyżej mógłbym wbić bestiariusz, bo nie ukrywam, że profesją magiczną tak szybko przeleciałem, że chyba żadnego taska nawet po drodze nie wykonałem. A nie, chyba na GS raz. No i tak to wygląda. Podbiegamy do tej dziury. Jeśli pobierzecie mapy ze skrótami z tibiomaps.io, pamiętajcie, kochani, żeby pobierać z tibiomaps.io żadnej innej strony, bo podobno keylogery i różnie inne wirusy są w tych plikach. Również przepraszam za mój głos, ale jakiś taki zajechany jestem. Więc uważajcie, jeśli będziecie mieli pobrane te mapki, to wszystkie fajne punkty, znaczniki, marki będziecie mieli na mapie, także podchodzicie do tego znacznika z wykrzyknikiem, najprościej wam powiedzieć, a jak nie, to po prostu chodźcie sobie tutaj, pozwiedzajcie u góry. No uważajcie na szlajmy, bo będą potrafiły was uszkodzić. Knightem, paladynem, no można tutaj śmiało od 8 poziomu, ale Knight i paladyn na pewno będzie musiał potrenować trochę swoje skille, bo krokodyle same w sobie nie są zbytnio wymagające, ale jak tak nas okrążą i nie będziemy mieli dobrego ekwipunku, no to może być ciepło, może być ciepło. Na samej pierwszej powierzchni spotykamy tylko i wyłącznie zwykłe krokodyle i kraby. Piętro niżej spotykamy już krokodyle, żółwie, które już mogą nam zrobić małe kuku, jeśli nie będziemy mieli jakichś tam podstawowych skilli lub ekwipunku. Plus do tego w pojedynczych niektórych miejscach możemy spotkać blood kraby, z których lecą naprawdę fajne itemy, ale trzeba uważać, no bo na 8 poziomie możemy dostać naprawdę niezły wpierdziel. No chyba że mamy wytrenowaną postać na offline, to śmiało możemy je walić na CC. I do tego jeszcze jest poziom... głos przestaje mi... przestaje działać. Plus do tego jeszcze mamy poziom minus 3. Według mnie tutaj to jest w ogóle średniawka, nie ma po co tutaj zaglądać, dlatego że tutaj jest masa żółwi. Chyba że chcielibyśmy sobie zrobić bestiariusz, ale na żółwie są ciekawsze miejscówki typu Mariana i tak dalej. Plus do tego tutaj mamy kilka blood krabów i... Korion Wargionów, jeśli dobrze pamiętam. Także wielkiego wyboru tutaj nie ma. Szkoda, że jest tutaj tak mało tych Blood Krabów, bo jakby tych Blood Krabów było tutaj więcej, to ta miejscówka byłaby naprawdę bardzo fajna, bo mało, że jest blisko miasta, do tego byśmy mogli zdobyć naprawdę fajne itemki, no to wyglądałoby to całkiem. No ale że tych Blood Krabów jest tutaj naprawdę jak kot napłakał, to... jest naprawdę słabo. Ja wam powiem szczerze, że na ostatnim Double XP-ie moim Nobharem się nudziłem i sobie pomyślałem, że wpadnę tutaj. Chyba zrobiłem od 8 poziomu tutaj tylko i wyłącznie dwa taski. Tylko pamiętajcie, miałem Double XP-a, zdobyłem chyba 24 poziom, 26, przecież to jest masakra. A gdzie jeszcze reszta tasków na Karm Hile, Tarantule i tak dalej, i tak dalej. Także kochani, to by było w sumie na tyle. Na sam koniec standardowo wkleję mapę całego respawnu, no bo nie ma sensu, żebym ja tutaj biegał, wam pokazywał, bo nic nas tutaj nie zaskoczy. Także kochani, tutaj mamy również teleport do bossa, ale o tym też będzie osobny odcinek. Boss co i jak i tak dalej. Także kochani, dziękuję za uwagę, ocencie ten film. No i do usłyszenia niebawem. Trzymajcie się, hej, cześć, pa!